Witam Państwa, nazywam się Łukasz i pokażę Państwu, jak tworzyć nowe pozycje w Logicalu 12. Zatem przejdźmy. Jesteśmy wybranym przez nas obiekcie i możemy to zrobić na kilka sposobów. Pierwsze to nowa pozycja z opcji dostępnej na górnym pasku. Dodatkowo możecie także wykorzystać opcję po lewej stronie, bądź klikając prawym na dowolnej pozycji i wybierając nowa pozycja. Jeżeli zależałoby Państwu, żeby dodać nowe rozwiązania do górnej belki, możemy to zrobić przechodząc do ogólne, ustawienia oraz obiekt. Po prawej stronie możecie aktywować opcje, na których Wam zależy. Wróćmy zatem do naszego obiektu. To, co zostało zmienione względem wersji 11.4, to wybieranie samego typu pozycji. Czyli jeżeli stworzymy sobie nowa pozycja, otwiera nam się nowa opcja. Po rozwinięciu tej zakładki wybieramy, co to miałoby być. Czy pozycja po prostu okienna, drzwiowa czy fasady, czy pozycja materiałowa, czy tekstowa, pozwala nam to w nowy sposób stworzyć dowolną pozycję. Zatem pierwsze to jest opcja na górze belki, czyli wybór pozycja tekstowa, materiałowa czy zwykła, ale dodatkowo możecie wybrać sobie z listy. Jeżeli natomiast wybierzecie pozycja tekstowa, od razu Wam się podpowie pozycja tekstowa. Jeżeli stworzymy nową pozycję i wybierzemy OK, zostanie utworzona nowa pozycja. Zapytani zostaniemy o system, w jakim chcemy budować, czyli w tej kwestii nic się nie zmieni. Będziemy mogli także wybierać sobie z ulubionych, jeżeli dodamy. Jeżeli nie, wybieramy w tradycyjny sposób. To, co się zmieniło względem Logicala 11, to utworzenie pustej pozycji. Jak widzicie, utworzyło 001.5 pustą pozycję, mimo że jeszcze nic nie mamy utworzone. I teraz tak, pamiętajcie o jednej opcji. Jeżeli mamy taką pustą pozycję, przejdziemy do końca jej tworzenia, w to miejsce utworzy nam się wybrana pozycja. Natomiast po anulowaniu zostanie ta pozycja pusta. Po co to jest? Zostało to rozwinięte jako przyszłość i pozwala nam to na budowanie dużych obiektów. Przykładowo, budujemy konkretnymi piętrami albo mamy jakąś listę pozycji stworzonych przez architekta i musimy się ich trzymać. Ale do końca nie jesteśmy przekonani, nie do końca wiemy, co będzie w danej pozycji, na przykład piątej. Zostawiamy sobie ją pustą i przykładowo za tydzień, kiedy dostaniemy konkretne dane od architekta, możemy ją wprowadzić. Przez to mamy zachowaną ciągłą listę naszych pozycji i nie musimy przenosić i ustawiać, numerować na nowo naszego obiektu. Bardzo to jest sprawne i pozwala na przyspieszenie naszej pracy. Także jak widzicie, sama praca w wersji 12 po raz kolejny udowadnia, że budowanie w Logicalu 12 jest dużo przyjemniejsze, dużo sprawniejsze i dużo wprowadziliśmy nowych rozwiązań. Dziękuję za czas i zapraszam na kolejne wideo.